Witam Was bardzo serdecznie, ja jestem Mistrz Atom, kolejny odcinek z mojej serii losowe gry. Dzisiaj gra Aqua Turret, czyli strzelanka, w której chodzi o to, żeby zniszczyć statki, które przypływają do nas. Tutaj mamy pokazane. Dowodzimy taką wieżyczką wodną, Aqua to po łacinie, ale Turret to wieża, która ma jedno silne działo i dwa obok siebie, które dają radę niszczyć wszystko na swojej drodze. Kupujemy też ulepszenia, zdobywamy kasę, ulepszamy wieże i bardzo dużo ciekawych rzeczy. I tu jest dużo leveli także. I więc zaczynamy. Start. Właśnie strzelanie myszki za pomocą myszki. Strzelamy. Broń główna to spacja i myszką. Pokazujemy, z której strony to ma iść. I broń alternatywna, normalna, której używamy najczęściej, to jest przycisk lewy myszy. Zaczynamy. I spacją właśnie też możemy. I tu zobaczycie. O tak, możemy też szybciej atakować. Za 103 dostajemy. Za wieżę. Dużo dostajemy za nią. I niszczymy wszystko na swojej drodze. Wszystko co tu jest. Nic nie ma zostać. I tu właśnie. Tu rzucamy to, a dalej atakujemy w tą stronę. Tu musimy trochę poczekać. I tu już zaatakowaliśmy. Dostaliśmy coś. Bonus. Stop. A atak z powietrza nam się nie przyda na szczęście. Albo jak pech. I to jest właśnie 5 poziomów, 10, 15, 20 poziomów jest naprawdę ogrom. Ciężko dojść do 20. Do 5, do 10 jeszcze jakoś idzie, ale później już naprawdę trudno. Następny atak na razie nie ulepszam. I tu czekamy na coś potężniejszego, z tą samą zbronią, z takimi samymi obrażeniami. I ta wieżyczka jest. I atakujemy też tą. Może zginie? Teraz się udało. I teraz trwa też przeładowanie. Tutaj rzucamy mocną siłę, a tutaj atakujemy wieżyczkę. Jeszcze raz. A tutaj po prostu sobie atakujemy ten statek. Ten nie padł. Przeładowanie. Tyle nam obrażenia zadali, to nie fajnie, ale po prostu uniknijmy tego. Bez większego problemu i czekamy jeszcze na cel. O, tutaj jest. Łódź wodna. Tylko to ma zasięg właśnie. Daleko to nie ma zasięgu. I zniszczona. I ciekawe, czy jeszcze coś będzie, czy już koniec? Już koniec. Bonus. Stop. Siła rażenia plus 5, bardzo fajnie. Możemy ulepszyć, możemy następnego levelu i następny atak. Możemy też wiele innych rzeczy. I boom. Przeładowanie. I bum. Zatopiliśmy już statek? Nie, on jest silny. Jeszcze trochę go jest. No lekkie, dziwne lagi tutaj. Auro tu wierzy, nie tylko tu. Przeładowanie. I tu łódź podwodna, skupimy się na niej. Kiedy się wynurzy. I tu zniszczona. I tu zniszczona, zaraz będzie łódź motorowa. Zniszczona. I kiedy ta łódź się wynurzy? Zaraz zobaczymy. I zobaczymy, zniszczymy. Zniszczyliśmy motorówkę. To taki statek mniejszy. I tu chyba łódź się wynurza. Co ja nacelowuję? I atakujemy wszystkim, co mamy. Padła łódź za 800 kasy. Tu właśnie polska wersja językowa, arktyczne działo. Tak naprawdę to wodna wieża. Mamy tu już pieniądze. Money 4500, więc naprawdę bardzo fajnie. I boom. Jak jest mniej HP, czyli
punktów wskaźniku życia tych statków, no to wtedy możemy obok. I też zniszczymy mocną wieżą ten pojazd. I pokonany. I co, jeszcze coś będzie, czy... Tak, następny atak, tyle. To tyle, następny atak, to już mnie nie interesuje, przedmioty specjalne tak są. Tutaj można kupić za 1000, ale na razie nie jesteśmy majętni. Po tym możemy kupić sobie następny atak. I czekamy na cele. Pierwsze się ukazuje łódź. Znaczy statek. Nacelowujemy w to miejsce. Zasięg jest lekki. I teraz pójdzie i w sam cel. I jeszcze kawalkada. I zniszczyliśmy. To też mamy do strzelenia. Ominęło trochę. I za dwa dobijamy. I teraz przeładunek szybki tu jest. Tu nie będziemy mieli niestety zasięgu, ale tu łódzie podwodne już przypływają. I zobaczymy. Pewnie zniszczymy, jednak nie. I powinna paść. Tu jest łódź już, co tym się zajmiemy. I pych, a tu niszczymy. I tu zniszczyliśmy, ale nie na raz. Jeszcze trochę zostało HP. I tu już zniszczone. Teraz ta łódź zaraz się wynurzy prawdopodobnie. I będzie mnie obstrzeliwać, a my tego nie chcemy. Więc czekamy na nią. Ale ucieka sobie, no to czekamy dalej. Może coś ciekawego nam podjedzie. Klikamy numerki, tu też 1, 2, 3, 4. Tu widzicie, na bronie. Łódź. I tu teraz walimy z tego. I tu zaraz doleci. Z lekkim opóźnieniem jak zawsze. Ale tutaj ominęło. To łódź. Tutaj mamy bombę, a tutaj właśnie atakujemy dalej. Żeby to wpadało z całego magazynka. I padła. Pieniądze już 7000. Wolno, żeś ta łódź płynie. Czekamy na nią. Zniszczona zostanie, uwaga. Tak, zostanie zniszczona, teraz ta. Powinna być zniszczona. Tak też się stało. I tu stateczek, znaczy jeszcze nie. Sam środeczek najlepiej. I zniszczona. I teraz możemy tylko z tego. To jest tylko aktywne. I kolejna łódź. I zaraz piąty poziom. I mamy zmniejszenie. Znaczy zmienienie ulepszenia załogi. Chodzi o broń. Znaczy zmniejszenie broni. I zwiększenie jej jakości. I tu seria, zaraz padnie. I padła. Jeszcze ktoś, czy już koniec? Prawdopodobnie już będzie koniec właśnie. Koniec mamy. Następny atak. Odblokowano nową broń. Możemy ulepszać, możemy jej nie ulepszać. Ulepszenie kosztuje 600. Raz lepiej ulepszyć. No niech będzie. Co jeszcze ulepszamy? Tu możemy, nie, jeszcze nie naprawiamy. Damy radę, ale możemy przedmioty specjalne. Okej, okay, jeszcze raz. No możemy jeszcze raz i powrót. I następny atak. Już mamy lepsze przedmioty tutaj. Jak widzicie. I proszę, teścik. Czy w ogóle zniszczymy? Już od razu tankowiec. Rakietka i z tego też. Zobaczymy, czy padnie kiedyś. Padł już? Jeszcze nie, bo on jest silny. Z wszystkiego, co mamy. I jeszcze nie padł, to dopiero siła.
on nam będzie emanował, może całym magazynkiem go pokonamy. Problem z obrotem wieży jest. I pokonany. On jeszcze nie padł. O, padł już. 1700 jest naprawdę dużo za niego dostajemy. Lagi są niestety, ale gdzie indziej bym miał jeszcze większe lagi. Więc tutaj i tak są mniejsze. Powinna rakieta na raz pokonać ten statek. Pokonała go na raz. Tu kilka strzałów by wystarczyło. No nie dwa, kilka więcej, ale... A nawet trzy wystarczy, żeby taką łódź pokonać. Nacelowujemy. I w punkt. I teraz jeszcze seryjka na koniec. Padnie. Padł. Ale moją stronę też zadał uszkodzenia, więc nieciekawie. Ale mamy jeszcze coś innego tutaj. Kolejną łódź. To wejdzie? Czy ją ominie? Jeszcze jeden strzał. Nawet dwa poszły. Powinna paść i padła. Tak też się stało. 7000 pieniędzy mamy, więc jest ok. Ale to ulepszenie może trochę kosztować, więc nie mówmy, że to mało. Bo to jest dużo i zobaczymy, jak tam ze spacji. Ten na pewno na hita pójdzie. I pójdzie w sam środeczek. Nie do końca. Ale w rufę. Poszło. O, zniszczone. I to teraz jeszcze mamy też ciekawego. Już mamy 8000 kasy z jednej rundy. Tam zostawiłem 4000, więc drugie tyle wbiliśmy za jeden level, więc spore osiągnięcie. Coraz jest gorzej z tym, o co chodzi. Ale mam pomysł, jak to zmienić. Więc dalej dajemy. I teraz powinno być szybciej. Jest szybciej. Nie czuję różnicy. Ale dźwięk się za to zepsuł. Więc trochę poprawki będzie potrzebne. I idziemy teraz w stateczek ten. Pół HP już nam poszło. W sam środeczek pójdzie. O, prawie w sam środeczek. Powinien paść. O, jeszcze trochę HP mu zostało. Teraz padnie. Okej. Okay. I kto teraz jeszcze taki fajny, żeby mi podskoczyć? Tu łódź. I padnie. Prosto w środek. I ta łódź też coś tu myśli, co mi zrobić, ale nic nie wie. Ponieważ jest za słaba lekko, żeby mi tu w ogóle coś podskoczyć. Czas jest dobry. No szkoda, że te lagi, no ale nic nie poradzę. Po prostu są problemy, a chciałem, żeby to jakoś widać było. W większości nie powinno być problemów. Mogłem tu to zmniejszyć, a więc tak, żeby było mniej lagów. O i proszę, zadziałało, bez lagów już mamy, no to okej. No to szybko pójdzie rozgrywka teraz. Tylko zobaczę, czy w OBS-ie się to dobrze nagrywa. Okej, jest na samym środku, znakomicie. I czas też się zwiększy, okej, bonus. Stop. O, to niepotrzebne. Następny atak już to kosztuje napraw 2000. Ulepsz to, ulepsz tamto. Przedmioty specjalne na razie nie. Na 10 poziomie to jeszcze trochę. Ale chcę ulepszyć też rakietki. Ulepsz, 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 ulepsz. Dobra. Następny atak, jakoś się utrzymamy. No i teraz na po zwiększeniu razy dwa czy razy dużo, to nawet, o widzicie jak to pomogło. A wystarczyło tylko trochę zmniejszyć. Więc już więcej takich problemów nie zrobię. O i proszę, wszystko szybko działa. Wszystko pada. Szybciej też ataki tych idą, ale bez problemu już jest.
Tylko początek odcinka taki problematyczny. I teraz się dowiemy, ile jesteśmy warci. Cała salwa i właśnie tylko pół życia zeszło. A tak. Wszystkim zniszczyliśmy go. Ten powinien paść. No niestety troszkę mu zostało HP. Padł teraz łódź. Więc szybsza rozgrywka jest ciekawiej. I teraz czekamy. Musimy tu wyczekać odpowiedni moment. 3, 2, 1, teraz. I to w końcu doleci. Nadal jest szybko. Nie tak jak na początku, ale ogólnie tak. Trochę zwiększenie jest. I czekamy. Będzie ładnie, wejdzie. W okręt. I ten jakby się odwrócił, to byśmy też go zniszczyli. Ale nie ma takiej potrzeby. I pięknie w rufę pójdzie. I powinni paść. Opadali. Ale już pół życia nam niestety poszło. Tu są trochę silniejsi. Teraz już mamy ponowne przeładowanie. I poszedł. I kto jeszcze? A, tu jest stateczek. Sam środeczek wejdzie. Blisko środeczka. Więc dobrze. Ale jeszcze nie padł. Mimo wzmocnionych broni. Bo ciągle się przeciwnicy ułatwiają bonus. Stop. Atak z powietrza. Ok. Bardzo fajnie. Jedyneczką. 12 tysięcy. Tylko tu już naprawienie. No trochę kosztuje. Ulepszymy to. Ulepszymy to. I mamy ok. Pieniądze specjalne. Dobra, niech będzie powrót następny. A tak, możemy też jedyneczkę użyć i tu będzie nam kasowało wszystko. Z czym będzie problem. I co, jednak jest problem? No trochę jest problem, ale nie aż taki. Z lagami. Spacją. Pykniemy go bardzo ładnie w środek statku. I powinien pędz, właśnie pękł. Statek. 1-3 też mamy tutaj bonus taki na trójeczce. Jeśli będzie nam ciężko, to możemy użyć tych statków i różnych. Jak się odwróci, to go dowalimy. W sam środeczek wejdzie. Odwrócisz się. Nie chce się odwrócić. Padł już. Nie miał kiedy się odwrócić. I czekamy na kolejny cel. Tutaj jest. Ale po co te chmury są w ogóle? Nie wiem, czy da się je wyłączyć. Uwaga, czekamy, czekamy na moment. Teraz. Za fulla wejdzie rakiety. I teraz dokończę go. Pękł całkiem. Level 7, zaraz 10 i nowa broń. Już mamy 10 tysięcy, bo trudniejsze statki są. I tu jest. I pięknie w środek statku. O, jak rozwalony został. Możemy już ze spacji korzystać. Bogowy trzeba rozwalić, a my tu musimy atakować. Zniszczony. I teraz proszę, lotniskowiec. Możemy atakować i nacelowywać naraz. I padł. Nie jest już problemem. Dostaliśmy dużo kasy za niego. I proszę, teraz sztuczka, dwie łodzie. Z przeciwległych końców. Zobaczymy, czy uda nam się sztuczka. Muszą się... I teraz. Dwie naraz.
No niestety nie udało się. Ale ogólnie chciałem dobrze. A to łódź, to po co mi ta rakietka? O, zniszczyliśmy ją łatwo. Kolejna. Może doleci kiedyś do niej. Niestety zanikło. Padnie? Nie pocelowaliśmy w nią. Padła za trzy, więc bardzo ciekawie. I tu jest kolejna łódź. I doleci. Zniszczyło. Teraz stateczek. Nie wiem, czy damy radę go wycelować. Trochę trzeba poczekać tą spacją. I ją puścić w odpowiednim momencie. I puszczamy, zanim nam wyjedzie stąd. O, nawet z podstawy go niszczymy, bardzo ładnie. Ale nie tylko, tu jest łódź jeszcze podwodna. Ale powinien być już koniec, co to taki duży, długi level jest. Później będą dłuższe, ale bez przesady. Doleci. Łódź powinna paść. Padła. Nacelowujemy na tą. Na ten statek. Pauzy nie klikamy, no ale zanim on się odwróci, trochę to minie. Musimy w niego strzelić. Opuszczamy, bo nam to zniknie. I walimy go wszystkim, co mamy. Padł. I stateczek też padł. Teraz mamy o ten. Już mogę ze spacji. No nie, nie chciałem tak ze spacji skorzystać. Całym magazynkiem i padnie w końcu. Jeśli coś do niego doleci. O, już padł. No, kruche są te statki jednak. Myślałem, że takie koksy mocne. I teraz, zaraz powinien być koniec levelu. Pieniądze 16 tysięcy, trochę mało. Ale i tak damy radę, następny atak. Naprawiamy się za tyle. Broń na 10 levelu ulepszymy na maksa, więc czekamy z tym. Jeśli to przetrwamy, to będzie ok. I czekamy tutaj na cele. W tym momencie już będzie można go ściągnąć. Jakby weszło. Pięknie weszło za trzy. I tu też powinno wejść. Niestety nawet nie otarło. Ale teraz sam środek. Pięknie weszło. I kto tu teraz jeszcze naszym wrogiem będzie? No widzicie, te chmury lagują strasznie, jakby się dało je wyłączyć. Ja bym szczegółowo je wyłączył w ustawieniach. Zaraz zobaczymy, pauza. Nie ma ustawienia? To kontynuuj. Czy dwie za jednym zamachem nam się uda? Jak to jeden wjeżdża na drugiego, to ja nie rozumiem. Zostanie zniszczony na raz. Albo dobije jeszcze, jakby było trzeba. I zniszczona łódź. Jeszcze ta zostanie zniszczona. Nacelowujemy w sam środeczek. O, i teraz lotniskowiec właśnie. Też problem. Całą salwą, tylko czy ona do niego doleci? Doleciała bardzo ładnie. Nacelowujemy na niego. Dobre miejsce i cała salwa. Już padnie. Nie ma szans. Już padnie. Padnie bardzo ładnie. Tylko coś się zlagowało. Doleci do łodzi. Ominie ją. Ale tak doleci. Ten statek z tego. I tu jeszcze raz. I padną wszyscy.
pięknie. Jak chmur nie ma, to jest jako tako. To jest za dużo tych ataków. Wpuściłem w tą łódź. O, nic w nią nie wpadło, no to ciekawie. Ale teraz wpadnie. Nacelowujemy to. I zobaczymy, kiedy zginie. To powinno w środek prawie wejść. No nie weszło w środek. Powinien paść już. Padł? Nie padł, jakim cudem? Teraz padnie. I atakujemy z tego. W łódź nie weszło, teraz z tego. I powinna paść. Padła. I jeszcze coś tu jest. I nacelowujemy. Tyle możemy nacelować, to zaraz nam wpłynie pod lufę. Puszczamy zaraz. Uwaga, uwaga. Puszczamy. I w ten statek wleci armada, która go na raz położy w sam środek. I zniszczony. Do tego nie doleci prawdopodobnie. Zaraz się przekonamy. Nie doleci. Ale już to zaraz powinno dolecieć. Łódź teraz mamy. Trzy ataki. I żaden w nią nie wpadnie. Atakujemy tego teraz. Z atakowaniem jeszcze tym. I to wejdzie. Teraz atakujemy tego tym, a tego tym. Jeszcze spacja jest niedostępna. Zaatakujemy tym. Całą armadą na pewno padnie. I padł. Bez większych problemów. Jest bardzo dobrze. I padł. I kto teraz jeszcze ciekawy będzie? Może jakaś reklama się włączyła? Tu jest jakaś. Nie wyświetlaj tej reklamy. Ale i tak coś szybciej nie chodzi. No niby lagów nie ma, ale po prostu coś źle jest. Nie da się tego zmienić. Tu wycelowujemy, tu strzelamy. I padają wszyscy naokoło. Gdzie te lagi są? Tutaj nie ma żadnych. No niestety wracamy. OBS nadal dobrze nagrywa. I śmigamy. Kolejny ten statek. Pieniądze 23 tysiące. Zaraz będzie... Po ósmym będzie dziewiąty. Ale i tak długi level jest. I opuszczamy. Armada wpada w ten statek. A my walimy w tą łódź. A w ten statek tym. Powinien paść szybko. Nie padł. Ale teraz powinien. I padł. Podstawowe jest szybsze bez lagów. Ale po prostu musiały się włączyć, nic nie poradzę. O, już mamy widać mało HP. A ja przecież naprawiam na bieżąco, więc coś musiało nam tu zrobić źle. HP na 4 mamy 0, trzeba to więcej zrobić. I poleci, a my tutaj czekamy. Ta łódź padnie, ta też. I pada. I padła. Kiedy ten dziewiąty level w końcu będzie? Żeby później był dziesiąty. O, jest. Bonus. Stop. Okej, niech będzie. Napraw na pewno.
za 2000 i leci się naprawiać. I po 9 już będzie 10, ale z tego co wiem, musimy jeszcze przedmioty specjalne. O, za 3000, no to jedno takie kupimy. Pełne. Teraz możemy używać nawet jedynki, która to sprowadza z samoloty, atakujące wszystko, co się rusza. No niestety te chmury wszystko lagują. Obracamy straszne lagi. Zmniejszę o jeden, będzie to samo zwiększę, a może zwiększę. No, to jakieś dziwne, zwiększyłem i nie ma lagu. Czyli to nie zależy od niczego. Po prostu zwiększamy i zmniejszamy. Będę na przyszłość wiedział. Jak to teraz szybko działa? Ale przez chwilę. Cały magazynek, teraz to. Tu to, tu to. I zniszczone wszystko. Pół życia już nam spadło. Nie wpadłem na to, na pomysł, żeby ulepszyć wieżę. Ale mam pomysł na to, żeby statki zaatakowały wszystko, co się rusza. Niech atakują jak chcą. No i teraz dopiero jest. Już nie ma lagu. I już wiem, jak zareagować w takich sytuacjach. Tu atakujemy tym. Pada, tu atakujemy tym. I pada, tu atakujemy tym. O, i teraz dwa naraz na jednej pieczeni. Teraz musimy czwórki użyć. Gdzie jest czwórka? Jak to koniec gry? A, koniec gry się zrobił. No, dziwne trochę. No, to się zdziwiłem. Jeszcze mi życie zostało i nagle koniec gry. Czwórki nie zdążyłem. No, niestety, tak się to czasami zdarza. Zapisz wynik. Swoje. I zapisz wynik. Kontynuuj bez rankingu. A to od początku to ja nie chcę. Nie, od początku to ja nie chcę. Czyli po prostu to będzie menu główne. Koniec tego odcinka. I w następnym spotkamy się na jeszcze większych rzeczach. No akurat jeszcze troszkę i by był 10 level i mocniejsze bronie. Ale nie udało mi się dotrwać do tych broni. Ale i tak myślę, że wam się podobało. Komentujcie, subskrybujcie, a także łapkujcie i oceniajcie. Ja byłem Mistrzu i się z wami żegnam.